Dzień dobry. Witajcie w kolejnych newsach spółki. Jak widzicie, wpadliśmy do parku trochę poszukać wiosny. Na razie za zbytnio nam nie idzie, ale jeszcze się rozejrzymy, a wy w międzyczasie zobaczcie, co tam u nas. Kochani, pamiętacie taką zabawę internetową Ice Bucket Challenge? Tak pokrótce to taka zabawa, w której ludzie wylewają sobie na głowę wiadro z wodą lub wodą z lodem. Ona ma tam swoją szlachetną motywację, a my chcemy wam zaproponować naszą lokalną wersję. Tutaj wyzwaniem będzie czytanie. Nasza zabawa nosi tytuł Nice Book Challenge. Chcielibyśmy was bardzo, bardzo zaprosić, żebyście podjęli takie wyzwanie publicznego czytania, przy okazji nominując się wzajemnie. Chodzi o bardzo krótkie, bardzo, bardzo małe fragmenty książek, wybranych oczywiście przez siebie. Zapraszamy was wszystkich serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że najmilej widziane jest, jeśli ta zabawa wymknie nam się spod kontroli i osiągnie takie rozmiary, że wszyscy będziemy pod dużym wrażeniem. Także zapraszam serdecznie. Nie muszą to być nagrania koniecznie u nas. Jeśli gdzieś tam zdarzy wam się być nominowanymi, możecie tych nagrań dokonywać samodzielnie, gdzieś tam dostarczać je nam, lub fajnie by było, gdybyśmy te ślady gdzieś tam w internecie na przykład znaleźli. Także zapraszamy serdecznie do wspólnego publicznego czytania w takiej fajnej, zabawnej konwencji. Do zobaczenia. Teodor Szacki nie mógł niestety udawać dłużej, że zajmuje go córka, widoki Sandomierza, spacery i poszukiwanie wiosny. Był niemiłosiernie, wyczerpująco niespokojny, rozedrgany, rozbity. Pasowało do niego każde słowo w każdym języku, o ile tylko wyrażało niepokój, który boleśnie odczuwał każdym fibrem swojej istoty. Niezależnie od tego, czy bawił się z córką, czy jadł, czy spał, czuł tylko jedną emocję i widział tylko jedną rzecz – twarz Wilczura. I słyszał tylko jedną rzecz – pan się myli, panie prokuratorze. Bzdura, pieprzona bzdura, nie może się mylić, bo wszystkie fakty, choć fantastyczne, idealnie do siebie pasują. Co z tego, że niecodzienne? Co z tego, że motyw wydumany? Z głupszych powodów ludzie mordowali, już Wilczur wie to lepiej od niego. Poza tym nikt mu nie zabrania mówić. Może wytłumaczyć, dlaczego się myli. Może udowodnić, gdzie był w czasie zabójstw. Może gadać bez końca. Opowiadać dotąd, aż zabraknie papieru w prokuraturze. Ale tego nie zrobi. Nie jest głupi. Pieprzony stary dziad. Szlak by to trafił. Zygmunt Miłoszewski, Ziarno Prawdy. Nominuję zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Kułakowskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałbym podziękować pani dyrektor Bacie Szymańskiej za nominowanie mnie. Gdy pada deszcz, pewnego ranka, podczas wakacji, obudziłam się w bardzo złym humorze. Dzień też był niemiły. Nie można było wyjść na dwór, bo padał deszcz i dął wiatr. Do tego jeszcze posprzeczałam się z Britą i Anną. Poprzedniego wieczoru bawiłyśmy się w klasy. Brita i Anna powiedziały, że nastąpiłam na linię wtedy, gdy wcale nie nastąpiłam na linię. Jeżeli jesteście takie niesprawiedliwe, to nie będę się z wami bawiła w klasy. Proszę bardzo, odpowiedziała Brita, możesz się nie bawić. Chyba nie myślisz, że będziemy cię prosić, dodała Anna. Wtedy poszłam do domu. Brita i Anna jeszcze długo bawiły się w klasy. Stanęłam za firanką w naszej kuchni i podglądałam, jak się bawią. Uważałam jednak bardzo, żeby mnie nie zobaczyły. Myślałam sobie też, że już nigdy, nigdy, nigdy nie będę się z nimi bawiła. Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn. Nominuję pana Tadeusza Pogodę, burmistrza Świecia. Będę mówić o jabłuszkach. Jabłuszkach w naszej bibliotece. Program rozwoju bibliotek ogłosił konkurs na tablety w twojej bibliotece. Nasz wniosek został wysoko oceniony i otrzymamy tablety. Także drodzy państwo, obserwujcie Facebooka, naszą stronę internetową, bo już niedługo będziecie mogli skorzystać u nas w bibliotece, jak i w filiach, z tabletów. Letteratura.
to nasz nowy, bardzo fajny projekt, którego pomysłodawczynią jest Kinga Wilim, znana wam wszystkim z grupy literackiej, między innymi Zielony Kot. My jesteśmy gospodarzami tego projektu. Teraz zapraszam was na rozmowę z Kingą. Zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj w newsach spółki gościmy Kingę Wilim, pomysłodawczynię projektu Letteratura. Kinga, jak wiecie, jest z grupy literackiej Zielony Kot, a także jest znana nam tu wszystkim z licznych działań w szeroko pojętej kulturze. Kinga, o co w tej literaturze chodzi? W skrócie chodzi o to, żeby pozbierać troszkę materiałów tak naprawdę na temat przyszłości świecia, właściwie ludzi mieszkających w świecie, ale nie tylko, mogą być to listy z całej Polski. Początkowo miało to być tylko zbieranie właśnie listów, z tych listów i niczego więcej, koniecznie starych, ale jako, że stwierdziliśmy z Grodem Tereckim, że to może być trudne do zebrania, postanowiliśmy rozszerzyć ten dział zbieractwa na różnego rodzaju pamiątki, kartki pocztowe, a także na to, że osoby, które nie posiadają takich starych materiałów, mogą przynieść nam po prostu listy napisane do nas, do Zielonego Kota. Na przykład o tym, o czym by chcieli poczytać w naszych utworach. Tak. Drugą częścią tej literatury, po zebraniu naszego zbioru, będzie napisanie tekstów właśnie opartych na listach, na zbiorach, na pamiętnikach i cokolwiek jeszcze dostaniemy. I stąd wzięła się nazwa literatura, jako taka literatura inspirowana listami. Mhm. Brzmi fajnie. A powiedz nam jeszcze, kto jest adresatem projektu? Tak naprawdę każdy. Bez względu na wiek, przynajmniej ta część dotycząca zbieractwa, bez względu na wiek, to mogą być osoby młode, które dopiero, nie wiem, zaczynają pisać, bądź w życiu nie napisały listu i będą miały okazję to zrobić. Mogą to być osoby starsze, które mają w swoich archiwach listy, których już nie potrzebują, bądź po prostu chcą się nimi podzielić. Listy będziemy też skanować na miejscu, więc nie ma takiego problemu, że to się zgubi, czy ktoś nie odzyska swoich listów. Jeżeli chodzi o drugą część, to też zapraszam wszystkich chętnych do pisania z nami. Tam jest prośba, żeby po prostu zgłosić się wcześniej, żebym widziała, ilu jest autorów tekstów. Czyli załóżmy, jeżeli zbieractwo mamy do 30 kwietnia, to żebym chociaż do połowy maja wiedziała, ile osób będzie pisało spoza grupy Zielony Kot, no bo oni mają obowiązek czytać te nazwy. Jasne, a podajmy może naszym widzom jeszcze jakieś daty, czyli kiedy jest finał projektu i tak, żebyśmy sobie to jakoś wyobrazili. Czyli tak jak już wspomniałam, zbieramy listy i wszelkie inne pamiątki tutaj w bibliotece do 30 kwietnia bieżącego roku. Całą inaugurację projektu będziemy mieli 6 marca, tutaj też w czytelni biblioteki, gdzie wystąpi Ania Mokwa jako gwiazda wieczoru, właśnie, ponieważ staramy się wydać jej w tym roku tomik poezji, bo troszkę się już tego przez lata nazbierało. Dodatkowo mamy atrakcyjne pamiątki, upominki dla osób, które przyniosą zbiory, które po prostu też przyjdą na wieczorek z nami pobyć. Dalej z datami. Do 15 czerwca będziemy czekać na nadsyłane teksty już gotowe. No i mamy nadzieję, że do końca sierpnia ukaże się skład i publikacja, ponieważ no, redakcja takiego tomiku troszkę trwa, trzeba te teksty popoprawiać, znaleźć wszystkie literówki i później zwrócić to autorom, żeby jeszcze poprawili. Taka procedura się niestety często powtarza. Jasne. Jeśli dobrze kojarzę, to te osoby, które złożą nam tutaj swoje listy, które się podzielą nimi z nami, otrzymają tomiki, tak? Wydrukowane z autografami Grona Literackiego. Tak, taki jest plan, żeby właśnie każda osoba, która udzieli nam wsparcia w postaci jakichś tutaj pamiątek, a której teksty zostaną wykorzystane do dalszej obróbki skrajowania, że tak to nazwę, te osoby na pewno dostaną publikację w postaci fizycznej, a nie e-booka. Po prostu zwykłą książeczkę z autorami, wszystkimi wpisanymi z podziękowaniami. Ja jeszcze tylko nadmienię, że my, czyli wasza biblioteka, jesteśmy gospodarzami projektu. Czyli kochani, dzielcie się swoimi historiami z nami. My je ożywimy, stworzymy je literaturę, stworzymy z nich literaturę. A jeszcze słówko o finale, tak? Tak, finałem programu będzie na pewno kolejne spotkanie autorskie. Myślę, że z osobami, które właśnie napiszą teksty do wspomnianego tomiku. No i odbędzie się to w trakcie jesieni poetyckiej, która w tym roku zacznie się 16 października, no, której współorganizatorem jak co roku jest także Oxy. Okej. Wszyscy, którzy chcieliby podzielić się swoimi historiami z nami, zapraszamy do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam możemy je zeskanować, możemy oddać na miejscu, możemy też możemy sobie je przechować, jeśli dla kogoś to nie są jakieś bardzo istotne pamiątki. Kochani, zapraszamy do udziału w projekcie. Do zobaczenia.
bardzo. Powiem ci parę jakichś tam psich odchodów. Martwy ptaszek. W sumie tyle. No ja też średnio. Trochę ptasich ze śpiewów. Jeśli ta wiosna tutaj jest, to chyba incognito. Ale nie będziemy się tym specjalnie przejmowali. My wracamy już do nas. Kochani, i tam właśnie was serdecznie zapraszamy. Tam zawsze jest co robić. A wiosnę sprowadzimy sobie w następnym odcinku. Właśnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Idziemy, idziemy. Moi drodzy, zżerała nas ciekawość, nie mogliśmy się oprzeć i postanowiliśmy wejść na naszą budowę. Udało nam się zaprosić do rozmowy Łukasza, kierownika tejże budowy. Zapytam wprost, jak idzie robota? Prace posuwają się w bardzo teraz szybkim tempie. Jest wszystko dobrze, zgodnie z harmonogramem. Kończymy właśnie pierwsze piętro, sufity. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu administracyjnym. Jest na pierwszy raz pomalowane są ściany, więc wychodzi tylko i wyłącznie do położenia wykładzina i schodzimy wtedy na dół. Brzmi świetnie. Prawie jakbyśmy mieli się zaraz wprowadzać. Z zewnątrz sobie ją czasami oglądamy, tą naszą bibliotekę, rośnie nam ładnie. Tutaj wewnątrz mamy okazję być pierwszy raz. Żadnych przeszkód, rozumiem. Przeszkód żadnych nie ma. Jesteśmy cały czas powiązani cały czas z projektantem, czyli jakieś tam niedociągnięcia, jeżeli są, to cały czas to monitorujemy. Cały czas, jeszcze raz mówię, wyprzedzamy lekko harmonogram, idziemy cały czas do przodu, więc myślę, że ten termin, który cały czas mówiłem, czyli połowa gdzieś maja, będzie tutaj budynek już gotowy. Brzmi naprawdę rewelacyjnie. Moi drodzy, a jeszcze może zapytam, czy pogoda sprzyjała, bo jakiejś specjalnej zimy nie mieliśmy. Czy to dla was już bez znaczenia w tym momencie? Akurat zima, bardzo dobrze, że tak trochę łagodna jest. I tak mieliśmy zaplanowane tutaj grzanie budynku, ze względu na to, żeby to wszystko szybciej wyschło nam, żebyśmy mogli szybko przystąpić do prac kończących, czyli cały etap, czyli malowania, żeby te tynki wszystko wyschły, więc myślę, że ta pogoda na pewno lekko nam przyspieszyła tutaj pracę. Także mogę na wasze ręce złożyć wielkie, wielkie dzięki za dobrą robotę. No i cóż, nie możemy się już doczekać. Do zobaczenia. Dzięki wielkie, hej. Jestem podekscytowany.